Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem wam o zwrotach w karnecie bojowym sezonu 8. Ale zanim to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął was żaden news na kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kod na Linopi i coś sobie z nim zakupić. A ja już wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! Tak więc zwroty to bardzo przydatna opcja w grze Fortnite, ponieważ jeżeli coś zakupicie, a potem z tego zrezygnujecie lub po prostu uważacie, że jest to nudne, to możecie to zwrócić. Na każdym koncie mamy 3 dostępne zwroty, a w tym materiale przedstawię wam kolejne 3 zwroty w sezonie. A Epic Games dało nam znać, że w każdym następnym karnecie bojowym będziemy mieli dodatkowe 3 zwroty. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie będziemy mieli 100 stopni karnetu, a aż 103 stopni karnetu. I takowym sposobem będziemy mogli zwrócić 3 przedmioty w danym sezonie. Ja bym was bardzo chciał przeprosić za to, że dzisiejszy odcinek oraz odcinek, który pojawi się już jutro na kanale o godzinie 6:00 jest tak krótki. Ale spowodowane jest to tym, że i dzisiejszy odcinek, jak i jutrzejszy jest na ten temat bardzo mało informacji i po prostu nie miałem co więcej o tym powiedzieć. Napisz w komentarzu hashtag darmowe, a przypnij serduszko. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie minął was żaden news na kanale. Ponadto możecie wpisać potężny kod na Linopi przez 2 i na końcu do sklepu z sprzętami i coś sobie za niego zakupić. A ja już wam nie zabieram więcej czasu i trzymajcie się. Elements!